Cześć, tu Krystian z Chemia na 100%, a oto zadanie dnia. W celu oznaczenia zawartości jonów siarczanowych 6 w badanym roztworze, próbkę o objętości 50 cm sześciennych rozcieńczono wodą destylowaną do objętości 250 cm sześciennych. Następnie do otrzymanego roztworu wprowadzono nadmiar wodnego roztworu BaCl2. W wyniku reakcji opisanej równaniem Ba2 plus SO42 minus daje BaSO4, wytrącił się osad, który odsączono, wysuszono i zważono. Jego masa wynosiła 24 g. Oblicz zawartość jonów siarczanowych 6 w badanym roztworze. Wynik podaj w gramach na decymetr sześcienny z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. To zadanie rozwiążę wykorzystując zapis równania zachodzącej reakcji. Ba2 plus SO42 minus daje BaSO4. Podkreślam istotne reagenty. Mam wyznaczyć stężenie jonów siarczanowych 6. W zadaniu mam podaną również masę osadu. Jest co prawda informacja o dodaniu wodnego roztworu BaCl2, który zawierał jony Ba2+, jednak roztwór ten dodano w nadmiarze. A obliczeń dokonujemy tylko z niedomiaru, dlatego ta informacja pozwala mi nie podkreślać tego jonu i nie uwzględniać go w dalszych obliczeniach. Następnie wybieram jednostki. Masę osadu mam podaną w zadaniu, natomiast zawartość jonów siarczanowych 6 mam podać w gramach na decymetr sześcienny, dlatego wybieram gramy. Z układu okresowego wyznaczam masy molowe BaSO4 i SO42-. W tej reakcji jest 1 mol jonów SO42-. Z układu okresowego 1 mol to 96 g. I również 1 mol BaSO4 z układu okresowego to 233 g. Przechodzę do danych z zadania. Masa osadu to 24 g. Masę jonów siarczanowych 6 muszę wyznaczyć. Czyli x to będzie 96 razy 24 setne przez 233. Ponieważ mam zachować dokładność do jednego miejsca po przecinku w ostatecznym wyniku, to na razie zachowam więcej cyfr po przecinku, a zaokrąglenia dokonam w ostatnich obliczeniach. Czyli 989 dziesięciotysięcznych gram. To jest masa jonów siarczanowych 6, które musiały ulec reakcji z jonami Ba2+, aby powstała taka masa BaSO4. Mam podać zawartość jonów SO42- w badanym roztworze i wynik podać w gramach na decymetr sześcienny. Badany roztwór miał objętość 50 cm sześciennych. Co prawda mamy dalej informację, że został on rozcieńczony do 250 cm sześciennych za pomocą wody destylowanej, ale to rozcieńczenie było dokonane tylko w celu oznaczenia zawartości tego jonu i wprowadzenie wody destylowanej nie zmieniło ilości jonów siarczanowych 6 w roztworze. Natomiast zawartość jonu mam podać w badanej próbce, a badana próbka miała objętość 50 cm sześciennych, dlatego do tej objętości się odwołuję. Czyli wyznaczona przeze mnie masa jonów siarczanowych 6 była zawarta w 50 cm sześciennych badanej próbki. W jednym decymetrze sześciennym, czyli 1000 cm sześciennych, wyznaczam, jaka byłaby masa tych jonów. Czyli Y to
989 dziesięciotysięcznych razy 1000 podzielić przez 50. I otrzymuję 1,97 gramów. To jest ilość jonów SO42- zawartych w jednym decymetrze sześciennym takiego roztworu. I w tym momencie dokonuję zaokrąglenia do jednego miejsca po przecinku, czyli po dziewiątce, czyli cyfrze, która zajmuje to miejsce, do którego mam zaokrąglić, kolejną cyfrą jest siódemka. Jeśli cyfra jest większa od 5, to zaokrąglam w górę, czyli podnoszę tutaj wartość na tym miejscu, do którego mam zaokrąglić. Ponieważ mam 9, to zaokrąglam do 2, ale muszę zapisać przecinek 0. Wówczas wskazuję, że zaokrąglenie było do jednego miejsca po przecinku, czyli 2,0 gramów. Wynik mam podać w gramach na decymetr sześcienny. Taka ilość jonów SO42- zawarta jest w jednym decymetrze sześciennym roztworu, czyli odpowiedź 2,0 gramów na decymetr sześcienny. Taka jest zawartość jonów SO42- w badanej próbce. Dla treningu rozwiąż to zadanie jeszcze raz samodzielnie. Powodzenia w przygotowaniach do sprawdzianów i matury z chemii.